Pani premier, państwo ministrowie, szanowni państwo. Sektor energii jest kluczowy dla funkcjonowania gospodarki, dla bezpieczeństwa Polski, dla życia Polaków, dla pracy przedsiębiorstw, którzy z energii cieplnej, elektrycznej, paliwa, gazu korzystają z każdego dnia. Aby sprawnie te media dostarczyć, powołaliśmy, zgodnie z obietnicą wyborczą, Ministerstwo Energii. Zostało ono dosyć sprawnie zorganizowane, za to chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ministerstwa, którzy się wywodzą z innych ministerstw. Chciałbym podziękować pracownikom i kierownictwu firm, spółek, z którymi współpracuję, bo dzięki wspólnej synchronizacji prac udało nam się bardzo szybko z organizacji przejść do czynów. To ministerstwo powstało po to, żeby swoim działaniem objąć górnictwo, energetykę, ciepłownictwo, cały sektor paliwa i gazu, a więc cały sektor wytwarzania i dostarczania energii. Nasze działania są spójne i zaplanowane z myślą o przyszłości. Restrukturyzujemy górnictwo, dywersyfikujemy źródła energii, zmieniliśmy system wsparcia odnawialnych źródeł energii, stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii. Zmierzamy do zapewnienia Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Wbrew zarzutom, które niektórzy oponenci nam stawiają, w swoich działaniach kierujemy się rachunkiem ekonomicznym. Jesteśmy zdania i podkreślamy to cały czas, również w rozmowach z naszymi partnerami w Europie i na świecie, że każdy kraj powinien prowadzić taką politykę energetyczną, która realizując pakiet klimatyczny będzie brała pod uwagę dobro obywateli, ale także rentowne funkcjonowanie przedsiębiorstw, zasoby naturalne oraz możliwości swego państwa. W energetyce nadal stawiamy na węgiel. Dlaczego? Dlatego, że mamy go pod dostatkiem. Dlatego, że jest podstawą polskiej energetyki. Dlatego, że zapewnia pracę setkom tysięcy ludzi. Dlatego, że jest to polskie bogactwo naturalne. Węgiel jest i będzie w kolejnych latach głównym źródłem energii w naszym kraju. Jest podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też prowadzimy skuteczną restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Rok temu obiecałem, że dołożę wszelkich starań, aby wyprowadzić nasze spółki węglowe na prostą. Systematyczną pracą tej obietnicy dotrzymujemy. Wszystkie spółki nasze węglowe poprawiają swoje wyniki finansowe. Rok do roku strata na wydobyciu węgla zmalała o ponad 1 mld zł. Obiecaliśmy inwestycje w górnictwo. W tym roku, w tym pierwszym roku naszej działalności, aby ratować kompanię węglową, największą polską spółkę górniczą, powołaliśmy Polską Grupę Górniczą, inwestując w ratowanie tej części górnictwa ponad 2,5 miliarda złotych. Czeka jeszcze katowicki holding węglowy, będący w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego też rok 2017 będzie jeszcze jednym rokiem ratowania górnictwa po stratach, które wynosiły w poprzednich latach ponad 15 miliardów złotych. Ale rok 2018 będzie już rozwojem naszego górnictwa. Szanowni państwo, mimo wszystko w tej trudnej dziedzinie z tego tytułu dostałem nawet gratulacje od giełd pozapolskich. Otóż nasza spółka węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie przeprowadziliśmy restrukturyzację z udziałem banków, z udziałem załogi, z udziałem także całej gamy działań restrukturyzacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest w toku, w bardzo trudnym działaniu, ale jest czempionem giełd światowych. Uzyskała najwyższy, za pierwsze trzy kwartały tego roku, spółka ta uzyskała najwyższy wzrost wartości na świecie o ponad 900%.
z niecałych 900 milionów złotych na początku tego roku. Dzisiejsza wartość tej spółki to jest ponad 8 miliardów złotych. A więc działania te zaczynają mieć pewne skutki i świadczą o tym, że także wierzą w nasze działania ci, co mają pieniądze. Duże znaczenie w tym wszystkim ma dla nas głos naszych partnerów społecznych, górników, przedstawicieli związków zawodowych. Stanowią oni ważną wskazówkę co do tego, w którą stronę mamy zmierzać, jak mają wyglądać nasze działania. Jako minister energii rozmawiam z górnikami twarzą w twarz, aby szczerej rozmowie, ponieważ w szczerej rozmowie dużo łatwiej jest znaleźć porozumienie i kompromis, ale także jest łatwiej wspólnie zidentyfikować tych, którzy nie chcą współpracować nad godną przyszłością Śląska, ale dbają tylko o własny interes. I z tym także sobie radzimy. Zmieniamy także polską energetykę. Dlatego, że sektor energetyczny stanowi o bezpieczeństwie kraju. Dlatego, że musi on sprostać wyzwaniom, takim jak na przykład cele polityki klimatycznej. Dlatego też, że bez energii nie mogą działać inne gałęzie przemysłu. Bez energii program pana premiera Morawieckiego nie może być zrealizowany. Także tutaj też musimy stanąć na wysokości zadania. Chcemy poprzez wprowadzanie różnego typu rozwiązań, ale także nowego rozwiązania nowatorskiego zwanego rynkiem mocy. Chcemy zachęcić do inwestowania zarówno nasze spółki energetyczne, jak i przyciągnąć do energetyki nowych inwestorów. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Wykorzystując rozwój nowych technologii, w tym także tak zwanych liczników inteligentnych, przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą wykorzystać okresowo nadpodaż energii w sieci, szczególnie w nocy, do taniego ogrzewania elektrycznego. Nasze działania już przynoszą efekty. Przykładem niech będą wstrzymane przez poprzedni rząd, realizowany teraz przez Energę i Eneę, projekt budowy elektrowni w Ostrołęce, czy też odblokowana budowa nowoczesnego bloku energetycznego na węgiel brunatny w PGE w Turowie. Kontynuujemy także budowę bloków węglowych w Opolu, także Tauronu w Jaworznie oraz Enei w Katowicach. Ten front inwestycyjny w przyszłych latach będzie dalej rozwijany i w związku z tym będą powstawały tysiące nowych miejsc pracy. Zmieniliśmy także pewne działania w stosunku do odnawialnych źródeł energii. Przygotowaliśmy i wprowadzamy w życie ustawę dla tych, którzy chcą produkować energię na swoje potrzeby. Stworzyliśmy możliwości produkcji i wykorzystywania energii przez obywateli, przez szkoły, szpitale, instytucje użyteczności publicznej, czyli tak zwaną energetykę prosumencką, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. To będzie podstawa do powstania w Polsce prawdziwej energetyki obywatelskiej. Nowe prawo także wspiera klastry energetyczne. Zaletą tych rozwiązań jest to, że łącząc różne technologie odnawialnych źródeł energii, klastry mniej są uzależnione od warunków pogodowych. Na obszarach wiejskich przystępujemy do rozwoju budowy biogazowni. W tych biogazowniach jesteśmy w tyle Europy. Przykładowo na początku tej kadencji w Polsce było około 100 biogazowni, w Niemczech prawie 3000. Obszary rolnicze bardzo próbują biogazowni, więc z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie działamy w tym kierunku. Są już inicjatywy, które wskazują, że w niedługim czasie powstanie pierwsze 400 biogazowni. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne. Czynimy to wspólnie z pełnomocnikiem rządu, panem ministrem Piotrem Naimskim. Powstał terminal LNG w Świnoujściu, który daje szanse na realne dywersyfikację źródeł energii. W planach mamy budowę gazociągu, który połączy Polskę z Norwegią. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasz kraj stanie się hubem gazowym dla całego regionu. Prowadzimy także dialog na forum międzynarodowym. Rozmawiamy z rządami innych krajów i partnerami z Unii Europejskiej. Przedstawiamy stanowisko Polski i bronimy go, jeśli jest taka potrzeba. Głos Polski w sprawie Nord Streamu
czy w sprawie Unii Energetycznej jest i będzie wyraźny w Unii Europejskiej i będzie dosyć wyraźnie słyszany. Stawiamy na innowacje, dlatego że sektor energii ma potencjał do wytwarzania nowych trendów technologicznych, a rozwój technologii podnosi konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego też innowacyjne technologie pozwolą nam na wykorzystanie węgla w sposób zgodny z naszymi potrzebami, ale także zgodny z wymogami polityki klimatycznej. Wspieramy rozwój elektromobilności. Chcemy, żeby już za 10 lat po polskich drogach jeździło 1 000 000 polskich samochodów elektrycznych. Cel przez niektórych wątpiący, ale ja mam przekonanie, że tak się stanie. Jednocześnie poprzez sprawniejszy nadzór oraz właściwe komunikowanie się, mimo spadku przychodów uzyskaliśmy lepsze wyniki gospodarcze spółek nadzorowanych przez resort. Skrótem powiem, że w pierwszym półroczu 2016 roku zysk tych spółek był o 4 miliardy wyższy niż w pierwszym półroczu 2015 roku. Za nami rok intensywnej pracy. Szanowni Państwo, przed nami kolejne wyzwania ogromnej pracy. Jesteśmy do tego przygotowani i myślę, Pani Premier, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo, ale tak jak w kampanii wyborczej, damy radę. Dziękuję.